Witam w kolejnym odcinku mojego gameplaya Assassin's Creed Odyssey. Jesteśmy w kolejnym odcinku na wyspie. Kurde, ta nazwa wyspy. Kelafonia. Jesteśmy bardzo blisko teraz miejsca, w którym jest jakaś skraja wilków, co nam z pewnością pomoże ogarnąć troszkę łuków, mianowicie troszkę skóry. Więc jakbyśmy skoczyli na ten. Na ten tutaj fragment. To już nam nie podskoczył. O, aż tak to się ładnie nie da. No i ładnie, chyba wszystkie leżą. A nie, tamte jeszcze nie leżą. Się chłop zawiesił. Kurde! I spadł durny. Gdzie on pobiegł? Dobra, może go zgasimy potem. Nowe mamy miejscowe. Jakoś mało tych skór. Chciałem być trochę więcej. Ale nie jest tak źle. Coś tu jeszcze chyba się pokazuje. Raczej mi się chyba tylko wydawało. Może do nas podbiegnie i załatwimy sprawę łatwiej. O, tu coś jeszcze mamy. Tu biegnie czy nie biegnie? Biegnie aż dookoła, chłop się na lata. Czyli to w sumie wszystko już mamy z głowy. Na to wygląda. Na to wygląda. Okej, więc teraz. Skutano wszystko z głowy. Tu coś jeszcze mamy. Te dwa znaczniki. Właśnie wcześniej nie zaznaczyłem, zapomniałem w ogóle o nich. Więc teraz w którą mańkę idziemy? W tamtą. Jakieś mamy... ruiny. No co mi znowu przypomina Valhalla, ale to chyba nie na darmo w końcu. Te gry są do siebie bardzo podobne. Świątynia Zeusa Chtoniosa. Aż myślałem, że się... Zabij zwierzę alfa. Brzmi groźnie. Coś tam faktycznie jest. Dobra, ten leży. O, szybko kończyliśmy tą lokalizację. Zaczęło zabić zwierzę. Co jest niesamowicie ciekawe. Dobra, kolejny też już leży. O, jest tej skóry. Nie jakoś strasznie dużo, ale jest. Mamy troszkę... Coś jeszcze mamy? To już chyba nic. Autentycznie bez kitu. Spodziewałem się jakiejś takiej bardziej złożonej lokalizacji, ale chyba też nie mogę przesadzać, bo jeżeli każda lokalizacja będzie tak napruta tym wszystkim, to ta gra może zająć wieki na ukończenie. Dobra, czyli chyba to tyle, nie? Odpalimy jeszcze naszego... Chybaż to nic nie ma więcej. Tam coś jest. Tam coś jest. To gonimy w tamtym kierunku. Użyjemy naszego konika. Aha. Obszar zastrzeżony. Ale zobaczymy na mapie, czy to jest w ogóle obcykane. Tak na to wygląda. Tak, zacząłem od misji pobocznych, ale lubię sobie tak poczyścić mapę. Aha, czy to była trochę inna droga wejścia do tego wszystkiego? Tak.
Zrobiłem trochę taki zdziwiający okrąg. Ciekawe, czy to jakieś są pierdółki do znalezienia. W końcu jakieś konkretne. Coś mi tu zadzwoniło, tylko za bardzo nie widzę co. Nic tu nie widzę. Chyba jestem ślepy. O, tu coś jest, dobra. Tak, takie typowe ruiny, przy których troszkę można nazbierać szajsu. Jaskinia Tetydy. No i proszę, czyli coś tu będzie zaraz. To tutaj, o. Czy to jest jaskinia? Jasny kominiarz. Nie, tu się nie da. Ale to zabawne, że za pierwszym razem jak tu wpłynąłem, to się utopiłem w cholerę. I jakoś nie zwróciłem uwagi, w którym kierunku powinienem płynąć, żeby się nie utopić. Więc story, po prostu wystarczy iść w górę. Ale no czasami jednak łatwo się utopić i tak też mi wyszło za pierwszym razem. Więc teraz sobie spokojnie opuszczamy kolejną lokację, jaką jest jaskinia Tetydy. I gonimy sobie dalej. Czyli tak ona powiedzieć, że powoli dochodzimy do, że tak powiem, zaklepania tej całej lokalizacji, jaką jest ta wyspa. Choć jeszcze nie mam bladego pojęcia, ile w ogóle questów przed nami na tej wyspie. Odpalę sobie w ogóle, jak to wszystko wygląda. Tu coś jeszcze mamy. Potem tu. I w sumie byłoby to wszystko, więc walimy teraz tutaj, na to nieodkryte miejsce. Jakaś jaskinia i to kolejna. Ty niedźwiedź, wilcza grota. Zabij zwierzę alfa. Ja sobie zapiszę stan gry, żeby nie było, że ono mnie pierwsze zatłucze. Może być niewesoło. Jakiś wilk to? Ty, ja odpaliłem sobie tą. I to było te zwierzę? Dobra, troszkę się pośmiałem, choć zwierząt nie lubię szczególnie zabijać. Ale mimo wszystko sądziłem, że to jednak będzie bardziej coś tu takiego jelenia, jakiego pamiętam z Valhalla. Najwyraźniej nie. O, jest trochę tego. Tu coś jeszcze mamy. Okej, czyli chyba skompletowana jest ta lokalizacja. Idziemy dalej. Co nam tu teraz zostało? Widoczek bardzo ładny. Jakbyśmy teraz odpalili tryb szybkiej podróży, to w zasadzie nie mamy tu nic. Tu coś jeszcze będzie na tej górze. I wtedy nam się skończą wszystkie znaczniki, więc o, tu coś mamy. Wzywamy konika i prujemy. Tu coś mamy. Kolejna grota. Kurde, jest tych jednak, tych z jaskini Agalaki. Jest kurde tych jaskiń tutaj. Zabij kolejne zwierzę alfa. Matko jedyną. Nie wiem po co, ale zapiszę ze wcen gry, chociaż ostatnio było bardzo łatwo.
Czekaj, co to będzie za zwierzę? Mhm, widzę. Oby was, czorsz. No ładnie, nowy poziom. Poszło całkiem ładnie. Zaraz. Tam coś jeszcze oczywiście. Tam już nie ma raczej nic. Tam coś jeszcze jest. Okej, tam coś chyba jeszcze widziałem. Trzeba tu jakby tędy zejść. Okej. Jeszcze skrzyneczko oczywiście ze skarbem. I to chyba wszystko tutaj. O, coś tu jeszcze mamy. Tam coś jeszcze jest. O, i tam coś jeszcze się schowało. Nie wiem, czy ten dźwięk... A jednak coś jeszcze na górze jest. Kurde, jest trochę tego. Żelazo, żelazo, żelazo. Tak, więc jednak brak tego dźwięku oznacza, że... Już mamy wszystko. Troszkę żeśmy życia stracili. Ale się odnowi. Czy pewnie im mniej życia tracimy, tym szybciej się odnawia. No w sumie logiczne. Czy mamy tą lokalizację już ogarniętą? Tak, na to wygląda. Okej, a więc teraz można byłoby do portu się teleportować z tego miejsca. W teorii. Ale coś czuję, że zanimbyśmy wleźli do tego miejsca, to równie dobrze moglibyśmy szybciej tam dotrzeć sam, po prostu na piechotę. Albo i nie. To będzie z tamtej strony. Ok, jesteśmy z powrotem. I podchodzimy do kolejnej misji. We are ready when you are, Captain! Wait! Wait for me, Cassandra! I'm all packed and everything! You're coming, are you? If you're going, I'm going. Kefalon to twój dom, albo coś za mała. No zobaczymy te drugie. Kefalonia is the only place you've ever known. You'd leave your home? I would if it meant staying with you. You can't go where I'm going. I need to be alone. Who's going to keep you company? I'll be fine. If I can't come, then take Hara. Hara? My pet eagle. She's my friend. Mother gave her to me. But she'll be your friend now. And it'll be like I'm there with you. You know, to remind you of me. Thanks, Phoebe. Besides, I love Kina to play with. Since you saved her. Go easy on her. She may still be shaky with the fever. But you have to promise we'll see each other again. Jeszcze się spotkamy, to na pewno. I promise. You haven't seen the last of me.
Just stay out of trouble until then. I will. Don't worry. Okay, you can leave now. Cassandra! Leaving Kefalonia without saying goodbye to your dear Marcos? Tell me it isn't true. Well, you're here now, so it won't be true. Goodbye, Marcos. All these years as a dynamic duo! I'll never replace you! Well, I may need another assistant someday, but it won't be easy. Come now, give me a hug! All right, come here. Yes, bring it in. Oh, will I ever miss you, Cassandra? Thanks, Marcos. I'll miss you too. And what does the future hold for you? Wine, of course! Though, you never know when the vines will wither. I'm always ready for another adventure. Speaking of adventure, I have a task for you, dear Phoebe. An adventure? Yes! Already following in your footsteps, isn't she, my friend? No, dokładnie. Że się jak wszyscy zebrali w tej misji. Czyli to głównie oznacza, że powoli się zbieramy. Tak, w drogę. Chyba ogarnęliśmy tę wyspę. Prepare to cast off. It's time to leave. Good. The tides wait for neither man nor woman. Time to go. Tak jakbym przewidział, że zrobienie tych wszystkich misji pobocznych będzie akurat przed tym. Będzie dobrym zakończeniem całej wyspy. So, what course do we set? Where in this big, beautiful world does the mighty Cassandra want to go? Megaris. Megaris? But we'll be sailing into war. I got a contract for some general's head. Whose head? They call him the Wolf. The Wolf? Who wants Nikolaos of Sparta dead? Nikolaos of Sparta? I kolejna retrospekcja. O, ładny księdz. The Oracle has spoken! To prevent Sparta's fall, the child must fall first. You can't let this happen. Please, he'll do no harm. He'll help us. He will lead us. Silence! No tak, zrzucał go ze skały chyba. Jakiś rytuał czy coś. Matko Bosko. Pater? Cassandra! Cassandra! Okej, to było straszne. Get me to Megaris. Now! But I don't understand. Of all the places under Ilios, why risk our necks to go there?
The Wolf of Sparta is my father. No to ci dopiero. Ubisoft przedstawia Assassin's Creed Odyssey. I tyle czasu? 4,5 godziny, żeby dopiero zobaczyć napisy początkowe. I osiągnięcie, początki Odyssey. Fajnie. Nothing like a sea breeze. Does the deck always feel like it's moving? I've got the perfect opportunity for you to get your sea legs. Oh? What would that be? Well, when the Cyclops was giving me a drumming, his pirates took my cargo. I know their ship, and I know where they're heading. What say we get it back? Sure. It'll be a good opportunity to see how your ship and crew perform. All right there! Let's get moving! Let's see how the sails have held up. Czy dowodzenie? Fajnie. I wielki przełom zadań ukończony. Head for over water! Maximum speed! Head for over water! We are going as fast as we more can, speed. Commander! Speed up! Na pewno te same płynięcie z taką flotą jest bardziej epickie niż na jazdy w Valhalla. Ma to swój urok. Dobra, jesteśmy blisko. Dobra, ten zaatakowany. No i ten mor zwalony jest bardzo ładnie. O, rozwaliliśmy ich. I lost a couple good men in the scrap with those pirates. The seas are more dangerous now that Sparta and Athens are at each other's throats. We need new recruits to better our crew. I know where to start. The best archer I know. He'd be a valuable asset. When can we meet him? Well, you're going to have to persuade him. What do you mean? You get him aboard and I'll talk him into it. A little drachmi should sweeten the deal. So you want me to knock him out? No, no. Well, maybe just pacify him a little. Then get him to the ship so we can have a little talk. Everything will be fine. I promise you. Okej, czy co teraz? Następni. Program równości zatrudnienia. Increase speed! Increase speed! We've got the fight coming! Be ready! Now! Faster! You can't go any faster! More speed! Archers! Ready yourselves! We need to let the roars rest, Commander! Go! They are headed straight for us! We can! Speed up! Fire!
Onward! But we need to stay out of range! They're trying to ram us! Go! Archers! Go! We're more ready! Increase speed! Increase! Go! We're ready! Full speed! Faster! I need archers! South is down. It's not the last battle. Let's move! Get ready to board! Follow me! Pierwsza bordo za nami. No i super. To już chyba nic więcej nie zostało. Teraz. Head for over water! That debris could be useful! Forward! Rowers at the threat! More oars! Faster! The rowers need a break, Commander! Go! Speed up! Increase speed! Again after the rowers catch the breath. Let's go! Increase speed! Get them! More speed! Bows ready! Shoot! Speed up! Faster! Wait for the archers! Hunger! Rowers can't keep this up! Archers! Get ready! We are going as fast as we can, Commander! Ready to shoot! Now! Attack! Salvage nearby! More oars! You had me worried for a second there, Commander! O, jakiś większy typiarz. I zleciał sam. Abordaż zakończony. Sam się typ utopił, czy jak? Dobra, czyli teraz pozostanie nam wejść na mapę i zobaczymy, co my teraz mamy do zroboty. Statek. Arsenał, kosze z węglem. Czyli trzeba troszkę będzie tu ogarniać rzeczy. A i można ulepszyć. Płonące rozszczepy. Czyli przytrzymaj to i R, by wypuszczać płonące strzały. Oszczepy.
salwy strzał. Dalej zaczniemy od salwy strzał, będzie trochę odpraszenia od broni. I mocniej mamy nowe... Mocniej, lepiej, szybciej, silniej mamy nowe osiągnięcie. Strzały. Ulepszaj strzały, aby zadawać zwiększone obrażenia i szybciej tworzyć wrażliwe punkty. Tego nie możemy, tego nie, tego też nie. Dobra, to się zrobi później. Teraz tak. Co my tu mamy? Specjalni przyboczni. Evi, Bajek, Aja. Cóż, skoro mamy babkę, to i babeczkę spróbujmy. Od dziś pracujesz dla mnie. No i super. Więc tak, tu mamy Sio. Cofamy się. Tu coś jeszcze. Adrestia. Wizerunek orła był zarówno symbolem szczęścia dla tych, którzy go nosili, jak i pecha dla tych, którzy go widzieli. Stał się prawdziwą ikoną, gdy to Homer opisał oblężenie Troi w Iliadzie. Co tu jest? Koziorożec. Projekt statku, Trajniczek, Pięcianin, Babilończyk. No wam powiem, że wybiorę koziorożca, bo mój tato był. Mój tato miał taki znak zodiaku. No jest ładny. Okej, okay. Co my tu jeszcze mamy? Załoga Barnabasa, modyfikuj. Okej, okay. Czyli wszystko spoko. Medżajowie. Okej, okay. Tych sobie wybierzemy. Zdolności jakie mamy? Właśnie, kolejna nowa zdolność. Szybkie skrytobójstwo. I do dwójeczki. Teraz ekwipunek. Tu coś mamy nowego. Rękawica, ale tak, to jest chyba, my mamy lepsze póki co. Tu coś jeszcze jest. Łuk. O, siódemeczka. Łuk jest lepszy, zawsze spoko. Tu coś jeszcze mamy. Szósteczka. Ale to wszystko sobie potem ulepszymy już w ramach ulepszania. Teraz zadania. Co my tu mamy? Się tego nazbierało. No, nie wiem kiedy. Czyli teraz program równości zatrudnienia. Załoga Barnabasa była zbyt nieliczna, więc podsunął on pomysł, aby znaleźć kolejnych żeglarzy. Kassandra postanowiła, że odtąd ona będzie sama zajmowała się werbowaniem nowych członków załogi, a więc mamy znaleźć i zwerbuj najlepszego łucznika w obozie bandytów na Mieliźnie. Obóz znajduje się na wyspie w Fokidzie, leży na południe od świętych ziem. Apollina, wyspę łatwo znaleźć po wraku u jej brzegów. A więc wyspa Fokida, południe ziem świętych. Gdzie to jest? O, gdzieś tutaj. A, to jest ta wyspa. Kurde, to jest kawał wyspy. Gdzieś tutaj. Czy trzeba będzie użyć... Dobra, na razie płyniemy. Może w końcu gdzieś dorwiemy ten... Albo to gdzieś tutaj będzie. Kto wie. Czy na razie płyniemy. Let's move! Rowers! Go! More speed! Szczelupne, w którym w ogóle kierunku płyniemy, żeby nie zboczyć jakoś specjalnie? Tędy jakoś. Aha, czy tak złą stronę płyniemy. Nowa lokalizacja, gniew Posejdona. Może to tam będzie. Może, zobaczymy. Wejdziemy sobie do mapki. Tu coś mamy.
Czyżby to było tutaj? Nie, to jest tylko port. Może to będzie tutaj? Wyspa Tchivisi. Jeszcze raz zadanie. To jest... Na wyspie w ogóle gdzie święte ziemie Apollina. Tutaj. Czyli to prawdopodobnie będzie tutaj. Ten porcik. Okej, czyli skręcamy. Tak, to tutaj jakiś wrak widać. Rowers! Go! I should send Icarus up to get the lay of the land. That's my target. Tak, czy to jest tutaj? Okej. Okay. Ready the ship for mooring! Werbowanie załogi. Możesz werbować żołnierzy? Aha, dobra. Obóz bandytów na mieliźnie. A, spoko. No to jesteśmy tutaj. Czyli zaczyna się nasza taka po części piracka przygoda. Dobra, ale to tyle chyba w tym odcinku. Dziękuję wam bardzo za uwagę. Zapraszam do kolejnego odcinka mojej Odysei. Grał do was Man from the Moon. Cześć z Księżyca. Do następnego odcinka. Hej.